Cześć, to dr Witkiewicz Pawalec. Jestem chirurgiem okuloplastycznym, zajmuję się głównie operacjami w obrębie powiek. Dzisiaj kilka słów będzie na temat reklamacji w chirurgii plastycznej. Zapraszam. Żeby chirurgia plastyczna była prawidłowo wykonana, po pierwsze musi być doktor, który ma odpowiednie kwalifikacje. Po drugie musi być miejsce, gdzie są te zabiegi wykonywane. A po trzecie doktor musi mieć umiejętności wykonania danego zabiegu. A po czwarte, mega istotne, Wy jako pacjenci musicie się trzymać zaleceń, przeciwwskazań i wskazań, które dostajecie od nas chirurgów po zabiegu. Kochani, to co Wy widzicie na Instagramie albo na Facebooku, to nie są kwalifikacje lekarza. Kwalifikacje lekarza sprawdzacie w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Pod adresem tutaj Wam zaraz pokażę, wpisując moje nazwisko, czyli Witkiewicz Pawelec, wyjdzie Wam informacja, że mam prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju i posiadam także specjalizację z okulistyki, czyli jestem uprawniona do wykonywania danych procedur. Kolejną rzeczą, o którym wspomniałam, jest miejsce. No jeżeli ja czytam na forach internetowych, że ktoś z Was zgłosił się na zabieg i wszedł do mieszkania przerobionego na nie wiem na co, na jakiś gabinecik, to opadają mi ręce. Muszą być zachowane pewne warunki, one są dosyć dokładnie określone, a jeżeli Wam coś się nie zgadza, od tego jest sanepid. Tam można sprawdzić, czy dany podmiot leczniczy ma prawo wykonywać dane zabiegi w tym konkretnym miejscu. To wszystko jest opisane i na to wszystko są odpowiednie rozporządzenia. No i kolejna mega istotna rzecz, która dotyczy mnie jako chirurga, czy ja posiadam dane umiejętności do wykonania zabiegu. To, co pokazuje Instagram i to, co pokazuje Facebook, to pamiętajcie, że to są pewne działania marketingowe i to nie zawsze świadczy o naszych umiejętnościach. Najlepiej zapytać się kogoś, kto był na przykład moim pacjentem, był operowany, co mu się podobało, czy jest zadowolony z danego zabiegu i czy powtórzyłby ten zabieg u mnie jako u chirurga. O moich umiejętnościach nie świadczy to, co ja sobie napisałam i zdjęcia. Świadczą zadowoleni pacjenci. No i też ta składowa, o której wspomniałam, jedna z ważniejszych, ostatnia, to Wy jesteście. Jeżeli ja piszę w zaleceniach, że macie zakaz chodzenia na basen przez 2 tygodnie, to jest kurcze blade święte. To znaczy, że Wy przez 2 tygodnie po operacji powiek nie chodzicie na basen. Podobnie jest z wykonywaniem na przykład wysiłku fizycznego. Jeżeli mówię, żeby przez 2 tygodnie nie chodzić na siłownię, to jest to kurcze blade święte. Dziwicie się później, że są powikłania, że rany się na przykład gorzej goją. To akurat mnie jako chirurga okuloplastycznego mało dotyczy. Powiedzmy, dotyczy to na przykład dziewczyn, które miały chociażby operowane piersi. Często nie postępujecie zgodnie z zaleceniami i niestety wina nieudanego zabiegu leży także czasami po stronie pacjenta. Jak macie jakieś pytania dotyczące reklamacji, ja myślę, że to jest taki dosyć długi temat i jeszcze kilka filmów na ten temat zrobię, troszeczkę materiału, bo wydaje mi się, że nie wyczerpałam wszystkiego. Zapraszam do kontaktu, możemy wspólnie niektóre rzeczy omówić. Można do mnie pisać przez fanpage albo przez stronę www.powieki.pl. Pa!